Skrytykowaliśmy dzisiaj niejasne reguły, niejasne zasady rozdziału 87 milionów złotych, które trafiły na Opolszczyznę. Mówiliśmy o tym, że nie było jasnych reguł ich rozdziału. Powiem Państwu, że takim dobrym przykładem tego, jak środki są w sposób taki, powiedzmy, merytoryczny, ponadpolityczny dzielony, jest samorząd województwa. Są jasne, czytelne kryteria. Są jasne, czytelne wskaźniki. Cały proces jest w pełni transparentny. Jest komisja konkursowa, której członkowie są znani z imienia i nazwiska. A przede wszystkim jest procedura odwoławcza. Tutaj niestety mamy zaprzeczeniem takiej zasady. Bardzo niejasne reguły, bardzo niejasne zasady, a przede wszystkim kryterium polityczne. Dzielenia swoim, a zabierania pieniędzy tym, którzy są niepokorni. Tym, którzy nie stanowią zaplecza, w tym przypadku samorządowego Zjednoczonej Prawicy.